Chciałbym przywitać tutaj w naszym ośrodku duszpasterskim archidiecezji lwowskiej księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który przyjeżdża tutaj jako legat Ojca Świętego Franciszka. Bardzo serdecznie mu dziękujemy, że przyjął tą posługę, bo w ten sposób Ojciec Święty chce być tutaj razem z nami. I księże kardynale, prosimy przekazać Ojcu Świętemu nasze synowskie oddanie, naszą wdzięczność za wszystkie modlitwy, za wszystkie gesty solidarności z naszym narodem, z naszą ojczyzną. Tutaj ksiądz kardynał mógł zobaczyć te nasze ośrodki, gdzie przyjmowani są. Tutaj są też przedstawiciele, jest ksiądz i dyrektor, i można powiedzieć pani Oksana dyrektor, jest też Sandra. Jest też pan Juri, to jest krajowy rycerz, krajowy delegat rycerzy Kolumba tutaj w Ukrainie, którzy bardzo angażują się i pomagają przyjmować uchodźców, a w sposób szczególny zaopatrują poszczególne środki. Codziennie też wysyłane są tiry do Zaporoża, do Kijowa, do innych miejsc. Także wszystkim serdecznie dziękuję i tutaj księdza kardynała prosimy o takie słowo do nas wszystkich. Ojciec Święty jest obecny na Ukrainie, mimo że jest na Watykanie. Cierpi razem z wami, przeżywa wszystko to, co się dzieje, błogosławi wam i modli się za was. Obecność jest pierwszym imieniem miłości, stąd wysyła także mnie jako taki znak jedności między Ukrainą a całym światem katolickim, całym światem wierzących ludzi. Nie jesteście sami. Nie jesteście sami. I tą drogę krzyżową, którą ma teraz Ukraina, papież przeżywa razem z wami. Błogosławi całym sercem. Ból podzielony jest połową bólu, więc on i na siebie bierze ten ból. I jak tylko może, oręduje za pokojem na Ukrainie. Wiecie doskonale, że na wieść o wojnie od razu udał się do ambasady rosyjskiej prosić o miłosierdzie, prosić o pokój. Normalnie to głowa państwa wzywa ambasadora do siebie. Papież poszedł do ambasady w takim geście wielkiej pokory. Prosić o pokój, prosić, by ratować życie ludzkie. A jednocześnie papież jest bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy okazują miłość narodowi ukraińskiemu. Także dziękujemy wszystkim, łącznie tutaj z rycerzami Kolumba, którzy byli bardzo blisko Jana Pawła II zawsze. Dziękuję także Polakom, którzy już ponad 1 200 000 Ukraińców, kobiet z dziećmi przyjęli do swoich domów. Nie do obozów, ale do swoich domów. Ci, którzy pomagają drugiemu człowiekowi, Pismo Święte mówi, że są błogosławieni. Więc przyjechałem do kraju wielu ludzi błogosławionych, bo ta nieprawdopodobna rzesza pomocy i dobroci, która jest skierowana teraz w stronę Ukrainy, jest niewątpliwie błogosławieństwem. Jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich od Ojca Świętego i bądźcie błogosławieni. Szczęść Boże. Ja duże chcę podziękować Świętszemu Ojcu Papu Franciszkowi za to, że jest tu obecny z nami w osobie kardynała
Konrada Krajewskiego, jak jego delegata, jaki tu odwiduje naszą Batkiewszczynę, odwiduje wszystkie przytulki, a w osobliwy sposób chce być tu z nami, modlić się z nami, przeżywać ten ciężki czas wojny. I prosimy Jego Eminencję, żeby on przekazał Świętszemu Ojcu naszą wdzięczność za wszystkie gesty solidarności, za jego modlitwy, za jego błogosławienia, za jego krzyk do całego świata, żeby nie było więcej wojny, żeby nie rozlewała się krew po naszej ziemi. I nadal prosimy, żeby on modlił się za nas i nam błogosławił. Dużo wam dziękujemy. Udzielę wam błogosławieństwa Ojca Świętego dla wszystkich, którzy jednoczą się z narodem ukraińskim, dla wszystkich, którzy pomagają. Wam wszystkim niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.